Witam. Tu rozmowy niekontrolowane. Jestem po raz kolejny w restauracji Papas. Dzięki uprzejmości właściciela restauracji Pawła Kudłacza. Moim Państwa gościem jest Filip Leśniak i gra na pozycji... Wahadłowy, chyba może tak to najlepiej nazwać, bo i gra na prawym skrzydle i na prawej obronie, więc w sumie taki wiaterek, można powiedzieć, na prawej stronie. Albo tu, albo tu. No to już wizja trenera. Wizja trenera. Albo od przeciwnej drużyny. Ty jesteś w drużynie troszkę dłużej i znasz pytania, to znasz pytania, które zadawałem twoim kolegom, dlatego przygotowałem trochę inne. No okej, no może być. Odpowiedz, gdzie rozpocząłeś grę w piłkę jako dzieciak? Swoją przygodę z piłką rozpocząłem w Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków. Tam spędziłem bodajże 11 lat. Potem przeniosłem się na wypożyczenie do Hutnika Kraków. Tam spędziłem rok. Dostałem propozycję od Stali Rzeszów. Znaczy to w sumie testo propozycje. Przyjęli mnie. Spędziłem tam 2 lata. Skończyłem szkołę. Potem po Stali udałem się do Igopolu. Za trenerem. Za trenerem? To jak za dziewczynę za mundurem. No, dziewczyny nie mam, ale no, można tak powiedzieć. Okej. Czy po zakończeniu twojej przygody z piłką wiążesz jakieś plany, żeby być trenerem, coś innego robić w związku z tym, że w tej chwili jesteś piłkarzem? No coś na pewno ze sportem chciałbym wiązać w przyszłości. Nie wiem, czy to by był jakiś fizjoterapeuta, chociaż to są ciężkie studia do przebycia, żeby być fizjoterapeutą, ale może jakiś trener motoryczny. Czyli rozumiem, że trener, żeby zostać trenerem, jest łatwo. Nie, ale na pewno uczenie się biologii nie jest tak samo przyjemne, jak uczenie się jakichś aspektów piłkarskich, które już nabyłem przez swoją przygodę, jakieś tam poglądy i taktyki i zachowania z piłką znam, więc to na pewno jest prostsze niż znanie każdego przyczepu i mięśni w ciele, tak? Więc tam, żeby kogoś wymasować, to bardziej mu na razie przeszkodzę niż go uratuje z jakiejś kontuzji. No, musiałbyś mieć praktyki, najpierw musiałbyś znaleźć dziewczynę. Też by pomogło znowu, na pewno, ale na razie no niestety. Nie, ale tutaj możesz się zareklamować. Tak, zapraszam. Leśniak Filip. Dobra, twój piłkarski idol. Tutaj no chciałbym powiedzieć, że mój tata, ale niestety no kontuzja, gdzieś tam rozrywki szkolne, kostka uciekła bodajże, z opowieści tak słyszałem. No, mówili na niego El Matador, więc no na boiskach jak uderza z lewej nogi, to z opowieści, no nie wiem jak to było, bo to jeszcze mnie nie było na świecie, ale no poprzeczki podobno były nieźle obijane, a strzał z głowy był jeszcze mocniejszy, więc... w piłkarskim pokerze... Oj, nie wiem, no to już... tam poprzeczka była złamana. Trzeba się już jego zapytać, ale podobno z głowy strzał był jeszcze mocniejszy, więc ja nie chcę wiedzieć, co no, się działo z tymi bramkami na boisku. No ale no, gdyby nie ta kontuzja, no to wydaje mi się, że Messi... Nie wiedzielibyśmy, kto to jest Messi, tak no. Mhm. Lewa noga, no miał wszystko, no niestety nie zobaczyliśmy go w telewizji. No szkoda. Jakiego trenera wspominasz najlepiej? Nie mów, trener Cabaj, proszę cię. Dobrze. I teraz powiesz, nie pamiętam żadnego. Pamiętam. Na pewno Michał Jania z Wisły Kraków, Grzegorz Staszewski z Hutnika i Marek Wilk też z Wisły Kraków. Stadion, na którym chciałbyś zagrać? Camp Nou. Jak myślisz, twoja charakterystyka jako piłkarza do jakiej zagranicznej ligi mogłaby pasować? To jest ciekawe pytanie. No, gruzińskie. No, może najchętniej bym chciał zagrać w Premier League. Wydaje mi się, że taka najbardziej jakościowa liga na świecie, bo tam każda drużyna jest na bardzo wysokim poziomie, bo na przykład w hiszpańskiej wydaje mi się, że tam skrólują maksymalnie 5-6 drużyn, a w Premier League wydaje mi się, że nie ma swojego zespołu. A jest to liga waleczna, też trochę techniczna, też dużo biegania, zaangażowania, walki, więc wydaje mi się, że... Czyli w jakim klubie? Jeżeli już Premier League miałbym wybierać, to chyba Chelsea. Mówiłeś, przedstawiając się, o swojej pozycji, tak? To jest wahadłowy, nie? Czy potocznie to jest twoja tak. Nominalna pozycja, na której chciałbyś zagrać, czy chciałbyś zagrać na innej pozycji? Próbowałem już prawie na wszystkich pozycjach, oprócz na bramkarzu.
No i chyba zostałbym na wahadle, bo tam się najlepiej czuję. Mhm. Jaki masz rytuał w dniu meczowym? Na przykład zawsze jajecznicę na śniadanie albo nie wiem, coś innego, że wchodzisz na boisko lewą nogą, buty wiążesz od prawego buta. Masz coś takiego? No, wstaję różnie. Jak mi się wstanie, tak wstaję. Jakiś tam z takich. Dobrze, że masz czasem po południu, nie? No, śniadanie to co jest w lodówce, tak? No, zazwyczaj. No, na pewno światła nie jesz. No, jak trzeba, to trzeba, tak? No, ale nie, no, jakieś pożywne, tak, śniadanie, no, jakieś zazwyczaj właśnie jajecznicę z boczkiem i jakąś tam kanapkę z serem. Do tego jakaś tam herbata. Potem, co przebieramy się wszyscy razem w pokoju. Więc tam jakoś na skarpetki też nie zwracam uwagi, bo już jestem skupiony na meczu, więc tam rytuały to tam nie mam zbytnio jakichś rytuałów. Po prostu chcę zrobić robotę na boisku, jestem skupiony już od rana na meczu i chcę jak najlepiej wypaść. Więc. A po meczach spędzasz wolny czas w jaki sposób? Muzyka, gry? No, znaczy najlepiej to mi się na pewno spędza czas w łóżku. Jakbym już szedł do łóżka, to tyle, mogę nie wychodzić. Ale nie ukrywam, że też lubię spędzać czas z znajomymi po meczu, gdzieś wyjść, jak mnie wyciągną, albo jak wyciągnę, gdzieś posiedzieć, żeby troszkę tą głowę albo nogi, nie wiem jak to nazwać, no. Nogi odpoczęły, no, głowa odpoczęła, żeby te emocje zeszły z całego meczu i też tak lubię odpoczywać bardzo. Twoim zdaniem trzy cechy dobrego piłkarza? Ambitny, kreatywny i waleczny. A najtrudniejszy przeciwnik, z jakim udało ci się zmierzyć? Manchester United. Grałeś przeciwko Manchesterowi? Zdarzyło mi się. Na Borussią czy... Niestety nie. Znaczy, chociaż niestety, no wygraliśmy niestety w kolejnej rundzie z Borussią Dortmund. Powiedz trochę o tym. Ojeju, no co, no to było bodajże na... Mieliśmy turniej w Niemczech z Wisłą Kraków. Udaliśmy się jako rocznik chyba U15. Zaszliśmy do ćwierćfinału, gdzie napotkaliśmy Manchester United. Wygraliśmy w karnych, udało mi się wykonać tego karnego na 3-3 i wygraliśmy 5-3 w karnych. No i niestety w następnej rundzie z Borussią odpadliśmy. W półfinale też w karnych. No i nasza przygoda się skończyła w tym turnieju, ale bardzo fajna przygoda i doświadczenie, no ale... To czy to trudniejsze była Borussia Dortmund, możecie przegrać? Nie. Tak się wydaje. To, że z kim się przegra, nie znaczy, że jest lepszym rywalem, tak? Oczywiście. Pamiętasz swój najlepszy i najsłabszy mecz? Najlepszy pamiętam. Najsłabszy zaraz się zastanowię. Najlepszy mecz na pewno, jaki pamiętam, to było na Mistrzostwach Kadry Wojewódzkiej. Z rocznikiem 2002, rok starszym. W pierwszym meczu dostałem debiut, 15 minut, przegrywaliśmy 1-0 i w przeciągu 6 minut udało mi się strzelić dwie bramki i wygraliśmy to spotkanie. A najsłabszy... Jeszcze przed tobą. Oby nie. No wydaje mi się, że te najsłabsze staram się zapomnieć. Ale taki, który najbardziej mi zapadł w pamięć, może nie najsłabszy mecz, ale który właśnie mi siedział długo, to taki był turniej w Wiśle imienia Adama Grabki. To był taki ogólnie najważniejszy turniej, jeżeli chodzi o Wisłę. Zjeżdżały się najlepsze tam drużyny z całej Polski i zagranicy. I nie trafiłem dwóch karnych pod rząd w ćwierćfinale i w półfinale. No i po tamtym momencie miałem lekką blokadę z karnymi, ale gdzieś tam też na kolejnym turnieju się udało przełamać, ale no długo mi to siedziało w głowie i nie mogłem się przełamać do karnych, więc tak mi zapadło na dłuższą chwilę. Słuchaj, wymień twoim zdaniem trzech najlepszych piłkarzy na świecie. Mój tata, niestety gdyby nie kontuzja. Zajmie się na tą chwilę Kylian Mbappé i Lionel Messi. Mhm. Kolegów twoich pytałem o najsmaczniejsze danie, najlepsze i tak dalej. Ciebie trochę przewrotnie zapytam. Taka trauma z dzieciństwa, najgorsze danie, że musisz to zjeść, nie odejdziesz od stołu, jak nie zjesz i tak dalej. Co, masz coś takiego, co do tej pory... Może nie w domu, ale w szkole.
szkole. No niestety, mamusiu, przepraszam cię, ale czasami jak robiłaś mi kanapki, to nie dało się tego, nie dało się tego zjeść. No, trzeba było popić, bo dramat. Gdzie byś chciał wyjechać na wakacje? Wydaje mi się, że Majorka. Majorka. Teraz o szatnię zapytamy. Kto jest największym żartownisiem w szatni? Karol Wojtyło. Karol Wojtyło. Strojniś w waszej szatni? Dużo miałem odpowiedzi na mnie, ale dam na osobę, której aktualnie nie ma w naszej szatni, a fajnie jakby była. Łukasz Cyran. Chciałem zobaczyć jego stylówkę znowu, jak wróci do szatni, więc czekamy. Pozdrawiamy Łukasza, czekamy pozdrawiamy, na ciebie. Czekamy, aż wróci. Aż wrócisz i przyjdzie z nową fryzurą, bo często zmienia i z nowymi ciuszkami. Więc nie mogę się doczekać, aż wróci. To pytanie już zadawałem dwukrotnie bodajże w tym sezonie. Kto jest największą marudą w szatni? Największą marudą w szatni? Piotrek Buna. Dostaniemy przy ostatniej odpowiedzi z poprzednich odcinków. Dokładnie. Wydaje mi się, że to jest dobra odpowiedź. Asysta czy gol? Co ci sprawia największą przyjemność? Zdecydowanie gol chyba. No, znaczy więcej w sezonie mam asyst. No niestety nie mam szczęścia do strzelania goli, ale no gol sprawia większą satysfakcję. Nic, no dzięki za rozmowę. A ja zapraszam już na kolejne odcinki do rozmów niekontrolowanych. Śledźcie nasze media społecznościowe. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.